tym miejscu może być Twoja reklama wideo. Skontaktuj się z nami. W poniedziałek miała miejsce sesja Rady Powiatu Koneckiego, podczas której największą dyskusję wywołał temat problemów w Szpitalu Specjalistycznym w Końskich. Radni mieli okazję porozmawiać z przedstawicielem Zespołu Opieki Zdrowotnej. Uczestnicy spotkania zasypywali pytaniami Wojciecha Golę, zastępcę dyrektora do spraw lecznictwa. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Szanowni Państwo, może tak krótko odnośnie sytuacji dotyczącej spraw kadrowych i medycznych związanych z funkcjonowaniem Zespołu Opieki Zdrowotnej. W minionym miesiącu 2 lekarzy złożyło wypowiedzenie. Dotyczy to oddziału dermatologii. W związku z tym tak naprawdę oddział nie spełnia warunków do dalszego prowadzenia działalności. Zobligowało to zarząd szpitala, zarząd ZOZ-u do podjęcia decyzji i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa konieczne było wystąpienie o zawieszenie działalności oddziału dermatologii. W związku z tym podjęliśmy też czynności mające na celu zabezpieczenie funkcjonowania zarówno poradni, jak i dalszego funkcjonowania oddziału. W okresie wygaszania tak naprawdę oddział dalej funkcjonuje i poszukiwani są dalej specjaliści w zakresie dermatologii, aby możliwe było dalej funkcjonowanie takiego oddziału, a także poradni specjalistycznej. W przypadku, kiedy nie będzie możliwości wznowienia funkcjonowania działania oddziału dermatologii, jest możliwość funkcjonowania czy realizowania procedur dermatologii w ramach oddziału wewnętrznego, czyli w miejscu jakby realizowania obecnych świadczeń z dermatologii pod egidą oddziału wewnętrznego z pododdziałem dermatologii będziemy w stanie realizować procedury z zakresu dermatologii. Natomiast też jest to związane z koniecznością pozyskania specjalisty dermatologa. W chwili obecnej brakuje 0,4 etatu do spełnienia norm Narodowego Funduszu Zdrowia w celu dalszego prowadzenia działalności z zakresu dermatologii. O całej sytuacji oczywiście poinformowany jest wojewoda, także informowaliśmy konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie dermatologii, panią profesor Kręcisz. Z uwagi na to, że prowadzone jest szkolenie specjalizacyjne w oddziale dermatologii w dalszym ciągu, konieczne było podjęcie ruchów, aby dalej możliwe było kształcenie osób, które w chwili obecnej odbywają szkolenie specjalizacyjne. Tyle jeśli chodzi o oddział dermatologii, czyli podsumowując, oddział jest w okresie wygaszania działalności, czyli w okresie zawieszenia działalności i trwają rozmowy na temat dalszej przyszłości tego oddziału. Natomiast w związku ze złożeniem wypowiedzenia pani dr Madej, która jest kierownikiem oddziału dermatologii, złożył także wypowiedzenie dr Madej, czyli chirurg-onkolog. Natomiast jesteśmy w trakcie podpisywania umowy na świadczenia z zakresu chirurgii onkologicznej w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Zatem takie świadczenia będą dalej realizowane i zabezpieczane. Bardzo dziękuję za uwagę. To ja tylko dopytam. Kamil Kubicki, Prawo i Sprawiedliwość. Czy wygaszanie, czy jednak dążenie w kierunku, żeby ten oddział był utrzymany? Przypominamy wszystkim, kto nie wie, że mamy 2 oddziały w województwie świętokrzyskim dermatologii, 1 szpital specjalistyczny w Końskich i wszyscy chcielibyśmy, żeby szpital w Końskich był szpitalem specjalistycznym dalej, a nie powiatowym. Prawa, niespełnianie norm realizacji świadczeń z zakresu dermatologii, norm zatrudnienia obliguje nas do zawieszenia działalności, czyli zawieszenie działalności zostało zgłoszone, możemy zawiesić do pół roku, a w międzyczasie poszukiwać rozwiązania. Tak? I tych rozwiązań jest kilka. Jedno z rozwiązań, aczkolwiek jest to niezwykle trudne, czyli pozyskanie kolejnych lekarzy, którzy będą chcieli pracować w oddziale szpitalnym bądź ewentualna realizacja świadczeń w pododdziale dermatologii funkcjonującym w strukturach oddziału wewnętrznego. Tak to wygląda. Także rozwiązania są, natomiast nie są one prostymi rozwiązaniami z uwagi na deficyty, jeśli chodzi o lekarzy specjalistów, ale także to, że lekarze dermatolodzy głównie pracują tak naprawdę w opiece takiej ambulatoryjnej, w gabinetach prywatnych. Mało który dermatolog zechce i chce pracować w oddziale szpitalnym, z uwagi na specyfikę pracy, a także różnice w wynagrodzeniach pomiędzy prywatną działalnością a działalnością szpitala. Natomiast jeśli chodzi o kwestie tutaj oddziałów dermatologii, oczywiście są one dwa. Nasz szpital jest szpitalem powiatowym, a nie specjalistycznym. I takimi kwestiami jak zabezpieczenie świadczeń z zakresu dermatologii zajmuje się wojewoda w porozumieniu z konsultantem w danej dziedzinie. O czym oczywiście zarówno wojewoda, jak i konsultant zostali poinformowani i mają tego świadomość. Panie dyrektorze, ja żyję cały czas ze świadomością, że nasz szpital, jakkolwiek jest powiatowy, to jest specjalistyczny. Oddział dermatologii zawsze w Końskich był. Zgadzam się z panem dyrektorem, że kwestie płacowe w porównaniu z gabinetami prywatnymi to jest ogromna przepaść, ale większość naszych mieszkańców korzystała z poradni dermatologicznej i z oddziału dermatologicznego. Dlatego trochę wzbudza mój niepokój jako mieszkańca powiatu do pana dyrektora wypowiedź, że jesteśmy szpitalem powiatowym, a nie specjalistycznym. Ale nie o to chciałam zapytać. Jeśli ja dobrze zrozumiałam, to brakuje nam na oddziale dermatologii 1,4 etatu lekarza, tak? 0,4, czyli to nie jest dużo. I z tego, co usłyszałam przy poprzedniej wypowiedzi, szpital będzie czynił starania, żeby ten etat uzupełnić. Natomiast mam pytanie. Jeżeli ten oddział dermatologiczny jest wygaszany i będzie on w najbliższym czasie funkcjonował jako pododdział czy oddział wewnętrzny w oddziale chorób internistycznych, czyli wewnętrznym internie, to czy my tam mamy jeszcze jakichś lekarzy dermatologów, czy to lekarze interniści będą się tymi chorobami skórnymi dermatologicznymi zajmować? To jest jedno pytanie. A drugie, jeśli mamy młodych lekarzy, którzy szykują się do specjalizacji z dermatologii, to kto będzie ich mentorem? Kto poprowadzi tutaj ich specjalizację? Mamy takich lekarzy w Końskich, którzy to dalej pociągną? Czy będziemy musieli szukać na zewnątrz? Ja się nie do końca orientuję tutaj w specjalizacjach lekarskich jeszcze, ale gdyby pan dyrektor mógł nam tutaj powiedzieć, czy możemy się dochować swoich dermatologów, tych, którzy są jako łody na rybek w tej chwili w szpitalu? To te dwa pytania. Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to jeśli będzie taka możliwość i realizacja świadczeń dermatologicznych w oddziale wewnętrznym, no to oczywiście będą je realizowali lekarze ze specjalizacją dermatologii i wenerologii. Takich lekarzy jest dwóch, jeśli chodzi o specjalistów, i 3 osoby w trakcie szkolenia specjalizacyjnego, czyli w trakcie realizacji specjalizacji. W chwili obecnej oddział nie posiada akredytacji na szkolenie nowych lekarzy w zakresie nowego programu specjalizacja, więc nie ma możliwości szkolenia w dalszym ciągu specjalistów w oddziale dermatologii. Te osoby, które są w trakcie szkolenia specjalizacyjnego, będą mogły dokończyć to szkolenie specjalizacyjne w zakresie funkcjonowania tego oddziału. To też było przedmiotem rozmów i ustaleń z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia i z panią konsultant. Pisma też zostały w związku z tym złożone, aby mimo ograniczenia funkcjonowania oddziału i zawieszenia 2 osoby, które będą kończyły specjalizację, mogły tą specjalizację w zakresie tego wygaszanego oddziału dokończyć. Natomiast nie ma akredytacji na szkolenie według nowego programu specjalizacji, więc nikt oprócz kliniki dermatologii, poza tą kliniką dermatologii, nie jest w stanie realizować szkolenia specjalizacyjnego u nas w ośrodku. Dla ilu pacjentów przygotowano łóżek, miejsc na oddziale dermatologii w Szpitalu Powiatowym w Końskich. Dziękuję bardzo. Oddział funkcjonuje z 15 łóżkami, także tak to wyglądało do tej pory. Dziękuję serdecznie. Ile osób korzystało z oddziału dermatologii? Trudno mi się odnieść teraz, nie mam takiej wiedzy, ale oczywiście sprawdzimy i przekażemy Państwu taką informację. Nie mam takich szczegółowych danych na to. Patrząc na to, że jest deficyt, tak samo też znaczy, jeśli chodzi o lekarzy, tym bardziej specjalistów, to czy nie łatwiej było się dogadać z pracującymi lekarzami, specjalistami niż szukać nowych? Do tego, żeby się dogadać, to trzeba jakby uzyskać pewien konsensus i z obu stron musi być chęć na porozumienie, natomiast takiego porozumienia, chęci na porozumienie niestety mimo realizacji tego, co lekarze, którzy złożyli wypowiedzenie, była ogromna chęć ze strony zarządu, no niestety nie podjęli dalej rozmów i tak jak przedstawiłem sytuację, no to ci lekarze złożyli po prostu wypowiedzenie, tak. Dopytam, czy w okresie poszukiwania tego brakującego etatu, tak liczymy, że ten oddział zostanie zachowany, może się uda, czy ilość łóżek zostaje na tym samym poziomie do dyspozycji dermatologii w ramach interny? Prawdopodobnie będzie musiała być ograniczona o kilka łóżek, natomiast, szanowni Państwo, no, oddziały dermatologii funkcjonują głównie w opiece ambulatoryjnej, specjalistycznej. Generalnie nie ma dużej ilości schorzeń, które muszą być hospitalizowane, czyli pacjent nie wymaga tak naprawdę w większości przypadków tego łóżka, większość procedur i terapii można wykonywać i wykonuje się w nowoczesnej dermatologii w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, która na tą chwilę jest zabezpieczona. Więc no to jest taki, że tak powiem, backup, jeśli chodzi o oddział. Tak? Tutaj, jeśli chodzi o same łóżka, nie jest to aż tak istotne jak chociażby opieka ambulatoryjna. Nie ma wielu chorób dermatologicznych, a w zasadzie ich jest bardzo niewiele, które wymagają rzeczywiście pobytu w szpitalu i hospitalizacji. Ja dziękuję. Proszę, Pani Dorota Duda. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja również mam kilka pytań do Pana Dyrektora w związku z tak naprawdę wygaszeniem, które ja pamiętam z oświaty, wygaszane były gimnazja, czyli oznaczało to, że po prostu one przestają istnieć, przestają funkcjonować i z wypowiedzi Pana Dyrektora Goli też wnioskuję, że no prawdopodobnie będzie to taki ruch w jedną stronę z uwagi na brak kadry, nie ma akredytacji w tym momencie, czyli no nie mamy lekarzy i o dermatologów wiemy, że jest bardzo, bardzo ciężko. A pytanie moje dotyczy tego, gdzie, w jakiej najbliższej jednostce, mówimy o oddziale dermatologicznym, mogą być leczone dzieci, bo wiem, że jest to oddział dotychczas jeszcze przyjmujący dzieci u nas w Końskich, więc to jest pierwsze pytanie, gdybym mogła uzyskać odpowiedź na terenie województwa świętokrzyskiego, bo mam takie przypadki, pracuję w szkole i bardzo mnie to interesuje. Każdy oddział dermatologii może realizować świadczenia, które istnieją, może realizować świadczenia w zakresie opieki nad pacjentami pediatrycznymi. To jest kwestia tylko i wyłącznie umowna. My nie mamy żadnej umowy na świadczenia w zakresie... Pytam w imieniu pacjentów, w zakresie dermatologii takiej pediatrycznej. Więc każdy tak naprawdę oddział może świadczyć takie usługi. W chwili obecnej oprócz tego oddziału funkcjonuje klinika dermatologii w Szpitalu Zespolonym w Kielcach. No i są ośrodki oczywiście w Łodzi, duże ośrodki kliniczne, które realizują takie świadczenia. Tak właśnie, bo to jest też kolejny problem dojazdu. Jeżeli szpital jest już, przyzwyczajam się też do określenia powiatowym, więc pacjenci z powiatu znajdowali opiekę właśnie w naszym szpitalu. Nie ukrywam, że również poradnie, które funkcjonowały, nie wiem jak w tej chwili będą funkcjonować. Jestem osobą, która ma kontakt z młodzieżą, z rodzicami, z wieloma osobami, które tak naprawdę nie stać na to, aby płacić jakieś wysokie stawki za pobyt w klinikach, nawet wyjazd do kliniki i w tym momencie jest to bardzo, bardzo problematyczne. A to, że poradnia dermatologiczna sąsiadowała z poradnią onkologiczną, no to powiem krótko, jestem dowodem na to, że nadal żyję, więc Panie Dyrektorze, bardzo mi zależy na tym, aby funkcjonowały i jedno i drugie, bo osobiście mam też stosunek do tego konkretny. Po prostu tu jestem i pytam. Natomiast proszę mi powiedzieć również, czy te poradnie będą funkcjonowały, będą nadal działały. Bo o onkologach była mowa, ale czy już jest podpisana umowa? Tak, jesteśmy w trakcie podpisywania umowy na realizację takich świadczeń z zakresu chirurgii onkologicznej. Jeśli chodzi o dermatologię, w chwili obecnej w dalszym ciągu na pewno do końca roku taka poradnia będzie funkcjonowała. No i kwestia, czy będziemy dalej w stanie pozyskać jakby specjalistów, aby takie świadczenia zapewnić w dalszym ciągu, tak, w kolejnych miesiącach i latach. A Szanowni Państwo, musimy w związku z propozycją Ministerstwa Zdrowia i reformie, która się szykuje w zakresie konsolidacji świadczeń szpitalnych, świadczeń generalnie medycznych, musimy się przygotować na kwestię właśnie tego, że te oddziały, które funkcjonują w chwili obecnej, realizują świadczenia, a nie spełniają norm, które przedstawia Ministerstwo Zdrowia, będą musiały być konsolidowane, czyli pomiędzy danymi placówkami w zakresie danego województwa czy danego takiego makroregionu dane ośrodki będą musiały się konsolidować, czyli pewne oczywiście oddziały w pewnych placówkach będą musiały być zamykane tam, gdzie są nierentowne i nie wykonują odpowiedniej ilości procedur i będą ewentualnie przenoszone do ośrodków, które takie procedury realizują na odpowiednim poziomie. Także jeśli chodzi o tą kwestię zamykania oddziałów, czy może ładniej to brzmi konsolidacji świadczeń, no rzeczywiście jest to fakt, który będzie realizowany w najbliższych latach i do tego musimy być przygotowani i kwestie tutaj dojazdu i do ośrodka, który rzeczywiście zapewnia odpowiednią opiekę na wysokim poziomie, będą niezwykle, no, będą jakby tak realne, tak, i będzie to no, standardem jakby. Tak, i to jest związane z koniecznością zapewnienia właśnie świadczeń na odpowiednio wysokim poziomie. Tak. Czyli tak samo jak istnieją oddziały ginekologii, położnictwa w każdym tak naprawdę powiecie, gdzie rodzi się kilkaset dzieci, no one nie mają racji bytu, tak? I dlatego są zamykane i są konsolidowane te świadczenia. Tak samo będzie to dotyczyło innych oddziałów i zakresu świadczeń innych usług, chociażby chirurgii czy jakichkolwiek innych pediatrii. Może ja tylko wyrażę taką nadzieję, że Państwo jako znakomita kadra kierownicza jednak postarają się, aby te oddziały funkcjonowały w naszym szpitalu, żeby nie dochodziło do konsolidacji na korzyść szpitali ościennych, tylko żeby ten szpital w Końskich jednak nadal cieszył się renomową taką jak dotychczas. Po prostu liczymy na to jako mieszkańcy powiatu. Dziękuję bardzo. Panie Dyrektorze, słowo konsolidacja ładniej brzmi niż zamykanie, ja to rozumiem, ale już w tej chwili do radnych, do zarządów docierają pisma osób, dla których dojazd nawet do Kielc jest problemem. Wiadomo, że ktoś, kto ma pieniądze, kto jest mobilny, on się będzie leczył w bardzo dobrych ośrodkach, renomowanych ośrodkach ze znakomitymi specjalistami, płacąc z własnej kieszeni. Natomiast no, nasz powiat, jak wszyscy tutaj obecni doskonale wiedzą, nie należy do najbogatszych powiatów w kraju. I trochę przykre, że ta możliwość znalezienia pomocy w szpitalu specjalistycznym powiatowym może zostać odebrana. I tu jest moje pytanie, Panie Dyrektorze. Ponieważ no, jesteśmy małym środowiskiem, docierają głosy, że problemy z zatrudnieniem specjalistów dotyczą również oddziału nefrologii i interny. Czy to jest prawda? Czy one są również zagrożone? A gdyby Pan Dyrektor był łaskawy to nam powiedzieć. I następna rzecz. Które z tych oddziałów, które w tej chwili są w szpitalu specjalistycznym, są nierentowne, czyli takie do konsolidacji? I drugie pytanie. Kiedy pan starosta przesłał nam sprawozdanie działalności, tam w tym sprawozdaniu pojawia się coś takiego, że zarząd podjął informacje o niezakwalifikowaniu się ZOZ-u Końskie do sieci ośrodków onkologicznych. Proszę mi powiedzieć, bo to jest tylko takie zdanie, czy my byliśmy w tej sieci ośrodków onkologicznych, czy żeśmy się nie zakwalifikowali w tej chwili, bo coś się podziało i czego nam brakuje, żebyśmy do takiej sieci mogli się zakwalifikować? To ja może od końca. Sieć onkologiczna jest nowym projektem Ministerstwa Zdrowia i żeby dostać się do sieci onkologicznej, czyli realizować procedury onkologii, trzeba było spełnić minimalne kryteria wyznaczone przez Ministerstwo Zdrowia, a więc minimum 100 procedur onkologicznych w przeciągu roku, do czego nawet się nie zbliżyliśmy z zakresu chirurgii onkologicznej, stąd też się nie zakwalifikowaliśmy do tego projektu. Jeśli chodzi o dział nefrologii, były przejściowe problemy z obstawieniem dyżurów w związku z przedłużającym się zwolnieniami i koniecznością realizacji staży zewnętrznych osób, lekarzy, którzy pracowali, natomiast w chwili obecnej jakby świadczenia są w pełni zabezpieczone, nie ma tutaj żadnego problemu. Jeśli chodzi o internę, oczywiście jest to problem taki globalny, gdzie internistów nie ma, natomiast oddział jak najbardziej funkcjonuje, są zabezpieczone wszelkie świadczenia z zakresu realizacji procedur chorób wewnętrznych i oczywiście cały czas podejmujemy jakby działania mające na celu poprawę jakości tych świadczeń i zatrudniania nowych lekarzy do oddziału wewnętrznego. Chodzi nie o rentowność oddziału, a o realizację procedur, czyli ilość realizowanych procedur w zakresie chociażby, jeśli chodzi o konsolidację, czyli ministerstwo sztywno przyznaje jakby ramy dla realizacji danych świadczeń w zakresie danego oddziału. Jeśli on nie realizuje takich świadczeń, to po prostu musi się konsolidować. I w chwili obecnej z mojej wiedzy wynika, że jest to oddział ginekologiczno-położniczy, który to minimalnej ilości porodów w przeciągu roku nie realizuje tych wyznaczonych przez Ministerstwo Zdrowia. Proszę, Kamil Kubicki. To oczywiście ani szpital, ani szkoła nie musi być do końca rentowna, ale trzeba zachować jakiś poziom normalności i to jest dla mnie też zrozumiałe, jak i pewnie dla wszystkich państwa, że dopłacać należy, ponieważ na to się godzimy, żyjąc w takiej społeczności. Po to są samorządy i po to jest rząd, żeby zabezpieczać podstawowe potrzeby. Tutaj jeśli chodzi o dojazd, to jak najbardziej tutaj się zgodzę z koleżanką, że po to mamy szpital w powiecie, żeby on funkcjonował fajnie, jeśli będzie mógł funkcjonować ze wszystkimi oddziałami jak do tej pory, bądź nawet z większą ilością, co się ostatnio zdarzyło, jest nowy oddział. Wszystko jest potrzebne. Ta rentowność musi być na jakimś rozsądnym poziomie zachowana, niemniej jednak dobrze jest to wszystko utrzymać w tej formie, jaka jest. Trudności 0,4 etatu może się państwu uda jak najbardziej pozyskać. To, co pan doktor mówi, że większość zabiegów tak naprawdę ambulatoryjnie się odbywa na dermatologii. Sam też mam potrzebę regularnie korzystać, więc nie jest mi to temat odległy. Niemniej jednak, jeśli niefortunnie dojdzie do tego, że ten oddział nie będzie mógł funkcjonować, czy państwo macie plan zagospodarowania tej części i na co? Bo w tym kierunku trzeba było już iść. Jeśli ma zniknąć jeszcze położnictwo, to co z tymi oddziałami i co tam będzie? Na tą chwilę nie myślimy o tym, aby wykorzystywać tą jakby przestrzeń po oddziale dermatologii z uwagi na to, że on funkcjonuje, więc to jest dla nas kluczowe, aby dalej te świadczenia były realizowane. I taki jest pomysł, natomiast no, w chwili obecnej jakby takiego planu nie ma, bo no, imperatywem, kluczową rzeczą jest to, żeby takie świadczenia utrzymać. Natomiast jeśli chodzi o ginekologię, no to są, czy położnictwo, to są jakby kwestie no, odgórne, tak? To już ramy funkcjonowania wyznacza Ministerstwo Zdrowia. jeśli taka decyzja będzie odgórna ministra zdrowia czy wojewody, no to tak trzeba będzie postąpić, natomiast zawsze są możliwości świadczeń z zakresu czy to ginekologii chociażby, tak, czy procedur ginekologicznych, które dość dobrze jakby w chwili obecnej funkcjonują i ilość zabiegów i procedur się zwiększa, więc tutaj jest taka furtka jakby do dalszego funkcjonowania tego obszaru, natomiast no to wszystko zależy od oczywiście tego, jakie będą decyzje odgórne ze strony ministerstwa. To jeszcze bym dopytał jedno już z innego przedziału. Dochodzą do nas takie informacje, że forma sterylizacji sal, sprzętu nie jest w tej samej formie przeprowadzana co kiedyś. Były zakupione ponoć specjalistyczne urządzenia typu tam biokład do czyszczenia łóżek. I czy sterylizatornia chodzi na tym samym poziomie jak wcześniej? Takie pytanie ogólne, takie do nas dochodzą słuchy, więc korzystam z okazji i pytam pana doktora, jeśli mam możliwość. Nie za bardzo rozumiem, o co chodzi, bo sterylizatornia czy sterylizacja jest nieodzownym elementem pracy czy to bloku operacyjnych, czy wszystkich obszarów, w których realizowane są procedury inwazyjne. I tu nie ma możliwości, że to nie funkcjonuje albo gorzej funkcjonuje, bo no, to jest tak kluczowa rzecz. Wydaje mi się, że pan radny chce zapytać o sterylizację, sterylizatornię łóżek, która funkcjonowała, natomiast w chwili obecnej ona nie funkcjonuje. Sterylizacja łóżek odbywa się, ale w sposób manualny, a nie z wykorzystaniem jakby przestarzałej i niepotrzebnej zupełnie nikomu, bo sterylizatornie łóżek tak naprawdę no, nie funkcjonują w większości ośrodków, w większości szpitali, a odbywają się manualnie i to jest jakby podstawowy element sterylizacji łóżek, natomiast kwestie pozostałych, kwestie sterylizacji czy to sprzętu no, odbywają się na jak najwyższym poziomie, jakim tylko można i tu nie ma możliwości jakichkolwiek uchybień. Natomiast jeśli chodzi o zmiany, które miały miejsce, no to zmiana sterylizacji mechanicznej łóżek na sterylizację manualną z uwagi na to, że było to przestarzałe, nie funkcjonowało tak jak powinno. Generalnie nie funkcjonuje to w przestrzeni szpitalnej, jeśli porównamy to z innymi ośrodkami. Natomiast z drugiej strony jakby ta mechaniczna sterylizacja łóżek jakby niszczyła sprzęt, niszczyła łóżka, drogi sprzęt medyczny, który no, wiemy, że jest niezwykle cenny, natomiast unikamy tego, wykonując jakby tą procedurę metodą manualną. Dziękuję Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo, Panie Dyrektorze, mam jeszcze pytanie, czy kłopot z akredytacją to ma tylko oddział dermatologii, czy mamy akredytację na innych oddziałach, bo to są takie naprawdę bardzo ważne rzeczy. Rezydenci, którzy się kształcą i jednocześnie często zostają w szpitalu, tylko dermatologia, tak, w tym momencie? Problem z akredytacją ma 40% ośrodków w całej Polsce. Ale nie pytamy o nasz szpital, dobrze? Ale proszę nie przerywać i dać mi odpowiedzieć. Przepraszam, ale zadałam konkretne pytanie, proszę mi odpowiedzieć. Problem z akredytacją ma 40% wszystkich ośrodków w całej Polsce. Związane jest to ze zmianą planów specjalizacji przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego i niestety no, prawie połowa wszystkich ośrodków nie uzyskała w całej Polsce reakredytacji na szkolenie specjalizacyjne. Między innymi oddział dermatologii, kilka innych oddziałów w naszym szpitalu. Natomiast jest to proces taki dynamiczny, który pozwala nam na składanie odwołań. W trakcie składania odwołań, w trakcie procesu takiego odwoławczego jesteśmy i liczymy na do końca, myślę, listopada czy początku grudnia na przyznanie akredytacji czy reakredytację oddziałów, które nie uzyskały aprobaty zespołu ekspertów przy Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Ale mogę uzyskać odpowiedź na moje pytanie? No właśnie, odpowiedziałam. Ale ja pytałam o ilość. Czy to tylko ten oddział? Właśnie o tym chodziło. Jest to dermatologia i kilka innych oddziałów, jak chociażby chirurgia ogólna, jak chociażby urologia, czy czy choroby wewnętrzne, natomiast jest to proces, który dalej trwa, czyli jesteśmy w trakcie procesu odwoławczego i czekamy na ponowne rozpatrzenie wniosku. Dziękuję za brak udzielenia odpowiedzi. Dziękuję. Ja do Pana Dyrektora też mam pytanie. Chcę zapytać o leczenie w warunkach ambulatoryjnych. Konkretnie chcę zapytać o poradnię okulistyczną. Znam z autopsji taki przypadek, gdzie po poważnym urazie oka po wakacyjnej wizycie kontrolnej w rejestracji uzyskaliśmy informację, że kolejna wizyta może być w 2026 roku kontrolna, ale Pani nie mają jeszcze kalendarza, bo to dość odległy czas. Chcę zapytać, czy są szanse na skrócenie tych kolejek? No tak jak mówię, tutaj to jest wskazanie ze względu na poważny uraz oka. No 2026, mamy 2024, toż się może ze zdrowiem dużo zadziać, a szczególnie tak jak mówię tutaj, jest to narząd wzroku. Więc chcę zapytać, jak się to ma, tak? Te kolejki, to oczekiwanie na kolejną wizytę kontrolną. Rzeczywiście, jeśli chodzi o porady okulistyczne, ta kolejka jest dosyć długa i wizyty są rzeczywiście dosyć odległe, natomiast jakby monitorujemy tą sprawę, jeśli chodzi o kolejki w różnych poradniach i staramy się na bieżąco interweniować, aby te kolejki skracać. Jeśli chodzi o takie losowe przypadki, to oczywiście zawsze zawsze staramy się indywidualnie też rozpatrywać i przychylać do takich sytuacji, kiedy trzeba taką poradę przyspieszyć czy zrealizować ją wcześniej i zawsze można się do nas zwrócić, czy do Pani Kierownik Poradni Specjalistycznej, czy do dyrekcji, czy do zarządu, żeby w takich sytuacjach losowych rzeczywiście tutaj skrócić ten czas oczekiwania. Natomiast, jak powiedziałem, próbujemy na każdym etapie, tutaj rozpatrując jakby długość kolejek, próbujemy skracać czas oczekiwania w ramach oczywiście naszych możliwości na porady specjalistyczne. Dziękuję pięknie. Szanowna Rado, Szanowny Panie Dyrektorze, ja mam takie pytanie. A ile oddziałów na dzień 30 września ma spełnione warunki, żeby uzyskać akredytację? Jest to na pewno oddział nefrologii, oddział anestezjologii intensywnej terapii, oddział reumatologii, oddział neurologii, oddział diabetologii. Także tyle mi teraz przychodzi do głowy, natomiast znacząca większość oddziałów rzeczywiście tą akredytację ma. Jesteśmy w trakcie procesu reakredytacji tych oddziałów, czyli odwoławczym tych oddziałów, które akredytacji nie dostały. Tak to wygląda na tą chwilę. Drugie moje pytanie, a co z pozostałym personelem odnośnie, chodzi o oddział dermatologii? Czy oni zostają u siebie na oddziale, na 6. piętrze, czy będą rozdysponowane na razie nic się nie zmienia w tej kwestii. Oddział dermatologii jeszcze funkcjonuje, jest w okresie jakby zawieszenia czynności, ale funkcjonuje, są pacjenci i personel jak najbardziej pracuje w tym oddziale. Czyli lekarz z oddziału chorób wewnętrznych będzie delegowany na oddział dermatologii? Jak powiedziałem, mamy 2 specjalistów w zakresie dermatologii. Oni świadczą dalej, realizują dalej swoją pracę w oddziale dermatologii. A do kiedy? Chciałbym dopytać, do kiedy te wypowiedzenia się kończą. To znaczy wypowiedzenie pani doktor Madej już się skończyło, minął czas wypowiedzenia, czyli od 1 września pani doktor z nami nie pracuje i od 1 września mamy właśnie ten deficyt 0,4 etata, jeśli chodzi o personel, natomiast oddział funkcjonuje i mamy w zawieszeniu jedno wypowiedzenie, no i jakby tutaj kwestia do końca listopada jest to wypowiedzenie, no i kwestia tutaj teraz rozmów z panią doktor, która złożyła wypowiedzenie. Pani doktor po prostu chce zmienić formę zatrudnienia i zmniejszyć ilość pracy w oddziale, czyli z pełnego etatu na część etatu, więc to jest ta kwestia tego drugiego wypowiedzenia. Ja jako księgowa pozwolę sobie zapytać O jaką kwotę chodziło, biorąc pod uwagę podwyżki, które pani doktor chciała uzyskać? Różnica tylko. Jak to wygląda? Nie mogę takie odpowiedzieć na to pytanie z uwagi na to, że negocjacje w zakresie umów cywilnoprawnych podlegają tajemnicy. Nawet tej różnicy Pan nie może powiedzieć? Nie. Szkoda. Myślę, że byłoby na stadium już wszystko na podwyżkę, aby ten oddział mógł być otrzymany. Dziękuję. Cieszę się bardzo, że pierwszy raz dyskutujemy merytorycznie na temat szpitala, a nie tak jak do tej pory było tylko zadłużenia, dofinansowania i innych spraw. Chciałbym przede wszystkim postawić pierwszą, najważniejszą sprawę, żeby radni odróżniali szpital powiatowy od szpitala specjalistycznego, to są dwa różne szpitale. Pani porównuje reformę w służbie zdrowia do reformy w szkolnictwie. Było podstawówka, gimnazjum, liceum, reformy zmieniały to w różny sposób. Tutaj są szpitale powiatowe, specjalistyczne i kliniki. Następna sprawa. Nas obowiązuje kontrakt z NFZ-em. Mamy wykonania na tyle, na ile wynegocjowaliśmy. Do tej pory były płacone nadwykonania, teraz są niepłacone nadwykonania. Dlatego też sytuacja finansowa będzie coraz gorsza. Jeżeli chodzi o panią doktor Madej, no, my się kłócimy tutaj o kwestie finansowe pani doktor Madej. A dlaczego pani doktor Madej zamiast zajmować się kształceniem kadr i swoich następców zajmowała się tylko kwestią wynagrodzenia? To tyle, jeżeli chodzi o szpital. Dziękuję bardzo. Ja po prostu chciałem powiedzieć kilka zdań i odnośnie pani radnej dotyczącej wynagradzania i różnicy, jeżeli chodzi o kwotę wynagrodzeń dla poruszonej osoby w szpitalu. Pani radna, proszę nie traktować tego jako krytyki pod pani adresem, ale proszę państwa, nie popadajmy w szaleństwo. To pani radna, pani jako skarbnik powinna wiedzieć, że my jako Rada przeznaczamy środki finansowe na funkcjonowanie zespołu i na wniosek dyrektora z projektem budżetu. I pani powinna dobrze wiedzieć, że tam jest taka pozycja wynagrodzenia i Rada przeznacza środki na wynagradzania na wynagrodzenie dla zespołu. A sprawa, kto ile zarabia w szpitalu, to już jest sprawa na podstawie wewnętrznych dokumentów, sprawa dyrektora. I ja nie podważam słuszności jednego lekarza, drugiego czy dziesiątego, ale to nie Rada powinna tak głęboko ingerować w zasady indywidualnego wynagradzania. To nie nasza rola. Rola wynagradzania pracowników w każdej firmie, instytucji jest określana, tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o urzędników starostwa, jest ustawa o urzędnikach samorządowych, są ustawy dotyczące lecznictwa, są inne jeszcze akty prawne, które regulują. I proszę państwa, po to są związki zawodowe tworzone w jednostkach, firmach, przedsiębiorstwach, które reprezentują, tam wyraźnie w ustawie o związkach zawodowych napisane, reprezentują pracowników w sprawach indywidualnych, w tym i wynagrodzeniach. I to nie Rada Powiatu powinna decydować o wynagrodzeniu poszczególnych pracowników. To jest z naszej strony niepoważne. My mamy się zajmować tymi sprawami, które są przypisane nam w ustawach i w prawie. Proszę państwa, na koniec wyhamujmy trochę nasze niewłaściwe postępowania, bo to wzmacnia konflikty, a nie łagodzi. Jest takie przysłowie, nie będę cytował, ale tam się mówi o cesarzu, o Bogu, i zostawmy to tak, jak to powinno być, bo tak to ten konflikt, to wszystko, ja nie wierzę w to, że dyrektor szpitala, pani dyrektor i dyrektor, każdy inny celowo dokucza poszczególnym pracownikom w ograniczeniu ich wynagradzania bądź jakieś stosowania innych metod, które by dotyczyły godności pracownika i w ogóle jego statusu. Ja nie będę wymieniał nazwiska osoby, o którą tu tak dużo się mówi, organizuje się spotkania, ale proszę Państwa, nie wszyscy radni pamiętają, ale ja pamiętam. Ten konflikt o wynagrodzenie tej osoby trwa w mojej ocenie od 15-20 lat. I proszę to też mieć pod uwagę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Kamil Kubicki, adwokat, proszę. Panie radny Skowron, myślę, że pani radna Weinberger w tej sytuacji, w której grozi nam ewentualnie likwidacja oddziału, czyli coś, czym Rada się zajmuje i raczej Radzie całej zależy na tym, żeby szpital, jak nie specjalistyczny, to powiatowy, funkcjonował dla wszystkich naszych wyborców na miejscu, więc myślę, że to pytanie nie było bezzasadne, a pani radna Weinberger poprosiła tylko o podanie różnicy, powiedzmy procentowo, jeśli to jest 20% więcej, 30%, a może 100% więcej, to nikt nikomu nic nie zarzuca. Jako Rada myślę, że ingerencje w tym momencie w wynagrodzenie lekarza prowadzącego, bez którego na dzień dzisiejszy oddział będzie zamknięty, no myślę, że ma zasadność i nie zgodzę się całkowicie z Panem kompletnie. I ta różnica, jeśli byłaby możliwa podana, to wszyscy jako Rada możemy jakiś osąd na ten temat podwziąć. Czy to było, jest możliwość zasadności rozmowy dalej z tym lekarzem, który kluczowo, podkreślam, kluczowo w tym momencie występuje jako osoba likwidująca oddział, bądź nie. Panie szanowny radny, wie pan, dziwię się pańskiej odpowiedzi. Jest ona tak bzdurna, tak niedorzeczna, tak nie mająca nic wspólnego z prawem w sprawach wynagrodzeń. Panie starosto, proszę. Ale proszę pana, ja mówię merytorycznie. No to nie są... Ale bzdurna takich słów, to no każdy ma prawo się wypowiadać. Jak nie ma? No panie przewodniczący, proszę zajrzeć do encyklopedii i zapoznać się z określeniem bzdurna. To znaczy, że niewłaściwa. Proste. I panie przewodniczący, proszę tak głęboko mi tutaj nie ingerować, bo ja mówię o faktach. A fakty są takie, że pan radny po prostu myli rzeczy. Można, wszystko można, to co pan powiedział, tylko są inne formy, inne metody i nie te, które są przenoszone na Radę. Absolutnie się z panem nie zgadzam, z pana wypowiedzią, że Rada może ingerować w indywidualne wynagrodzenie pracowników nie tylko szpitala, ale każdej innej jednostki. Ja już nie mówię o RODO, o innych rzeczach, o których pan dyrektor tu wspomniał, ale panie radny, my mamy poważniejsze sprawy opisane w jednym z artykułów ustawy o Radzie Powiatu, o ich kompetencjach. Przecież panie radny, zapomina pan, że jest jeszcze Rada Społeczna przy szpitalu. Rada Społeczna, na której są związki zawodowe z mocy prawa uczestniczą w tym. I także proszę tak jednoznacznie nie stwierdzać, że Rada Powiatu, powiem, obowiązek ingerować w takie sprawy. W ogóle pan nie ma racji. Dziękuję. Dziękuję. Poproszę najpierw Kamil Kubicki, adwokat, proszę. Panie radny, po pierwsze to nie obrażajmy się. może Prawo i Sprawiedliwość nie ma finansowania rządowego, ale prawników jeszcze mamy i dosyć szeroki skład. I obrażając moją osobę, obraża Pan ugrupowanie, z którego startowałem i wyborcy mnie wybrali. W związku z tym proszę zachować takie określenia sobie w myślach, ale nie publicznie, bo wobec tego, skąd zostałem powołany, to puścić tego płazem następnym razem nie puszczę. Druga sprawa, nie ingeruję i nie powiedziałem, Pan zrozumie, co ja chciałem powiedzieć i co Pani radna Weinberger też o co prosiła. Nie ingerujemy w wynagrodzenie, bo my nie wiemy, ile Pani doktor Madej zarabiała, nie wiemy, ile będzie chciała zarabiać. Chodziło tylko o podanie różnicy w wynagrodzeniu, jakie oczekiwała. Tu nikt, dalej podkreślam, nikt nie ma zarzutów do Pani dyrektor, do zarządzania, ani do formy, ani do, nawet do Pani Madej, która ma większe oczekiwania, bądź ma mniejsze, nie wiem jakie. Nie wiemy dalej. Nie wiemy, bo może to było 5%. I dzięki 5% Końskie nie będzie miało oddziału dermatologii. A może przez 90% chęci podwyżki. Więc nikt tutaj nie ingeruje w żaden sposób w chęć pozyskania informacji na temat wysokości wynagrodzenia danego lekarza. Tajemnicy tutaj się żadnej nie zdradzi. To jest ogólne pytanie. A druga sprawa, czy my się zajmujemy w tym wypadku błahą sprawą? Myślę, że nie. Bo skoro radny zgodnie ze swoim funkcjonowaniem pyta, bądź sugeruje i rozmawiamy, czy jest rów zakrzaczony i czy trzeba go odmulić, to równie dobrze może rozmawiać na temat funkcjonowania jednego z oddziałów, jak do tej pory kluczowego dla województwa, ponieważ są dwa oddziały dermatologii na całe województwo. No przepraszam, ja rozumiem, że jestem męczący dla Państwa, ale nie sposób nie reagować na takie wypowiedzi, jak przed chwilą wygłaszał Pan Radny Kubicki. Panie Radny, no ja naprawdę Pana szanuję. Ja nie robię tego jako dla krytyki. Absolutnie. Ja tylko przedstawiam Panu swój pogląd i opinię na temat Pańskich wypowiedzi. W żadnym momencie Panu nie ubliżyłem i nie wpłynąłem na jakieś Pana tam. W ogóle nie uważam, że Pana tutaj obraziłem, uraziłem bądź podobnie. Ale Panie Radny, powiedział Pan, że Rada Powiatu ma prawo. Nie ma prawa. Zapomina Pan też jeszcze o jednej rzeczy. Panie Radny, że mamy komisję skargi wniosków, gdzie szereg spraw może być kierowanych, petycji, skarg itd. Ale to jest, ja podtrzymuję wszystkie swoje wypowiedzi, a Pan mnie może straszyć, wie Pan. Już nie jeden mnie tak straszył, już go nie tylko w Radzie nie ma, ale w ogóle w polityce nie istnieje. Dziękuję. To wszystko. Dziękuję. Pani Anna Weber. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Panie Radny Skowron, kto jest organem tworzącym dla Szpitala Końskich? Jak Pan myśli? Rada Powiatu. Powiat. Z kompetencji naszych wynika, że troszczymy się, zajmujemy się tą sprawą, a szpital to nie zakład produkcyjny, który ma przynosić zyski. Życie i zdrowie jest wartością nadrzędną. Dziękuję bardzo. No muszę. Dziękuję. Proszę Pani Dorota Duda, bo już bardzo długo czekam. Bardzo długo czekam i pozwolę sobie jednak zabrać głos i nie, aby nikt nie wchodził w mój czas. Dziękuję Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo, odniosę się do wypowiedzi kilku radnych, ale jedna z wypowiedzi po prostu wywołała mnie do tablicy, stąd zabieram głos w tym momencie. Oczywiście odniosłam do oświaty nie przez porównanie, aczkolwiek jest bardzo dużo elementów wspólnych. Przede wszystkim, tak jak tutaj zauważyła Pani Radna Weinberger, ani szpitale, mówimy o jednostkach, które nie są sprywatyzowane, nie są nastawione na zyski, ale na ochronę zdrowia, jak i szkoły ciągle przynoszą straty, ciągle są niedoszacowane nasze szkoły. To są takie podobieństwa, ale ja odniosłam się wyłącznie do znaczenia wyrazu wygaszanie. I nie było żadnego elementu porównania w mojej wypowiedzi. Staram się precyzyjnie formułować to, co chcę przekazać i absolutnie nikogo nie chcę obrażać. Nawet podkreśliłam to, że liczymy, że jednak nasz szpital będzie funkcjonował świetnie nadal, natomiast słowo wygaszanie zdecydowanie oznacza wygaszanie które znaczy zamknięcie, likwidację. I to znamy właśnie od reformy oświaty. Więc jeżeli ktoś myli tutaj pojęcia, to bardzo przepraszam, nie w tym kierunku szła moja wypowiedź i dziękuję serdecznie. Pani radna Wanda. Tak, przepraszam, że jest to trudne w wymowie Pani nazwisko i proszę mi wybaczyć. Proszę Panią, ja się z Panią zgadzam. Rada jest organem, tak, tylko pragnę zwrócić uwagę, że jest Pani fachowcem w pewnej branży. I tak, szpital nie jest zakładem produkcyjnym, nie jest jednostką nastawioną na zyski, ale niech tylko ma rentowność, no nie wiem jak tu powiedzieć, ale pan radny Kubicki, jeszcze raz pana przepraszam, że przywołuję, powiedział, że rentowność na przyzwoitym poziomie. Rentowność nie jest zagrożeniem dla szpitala. Brak rentowności jest zagrożeniem. To wynika z prawa. Wie pani, na czym rzecz polega. Są trzy warianty. Jak będzie długotrwała nierentowność jednostki, są trzy warianty, które będą skutkowały brakiem rentowności Zespołu Opieki Zdrowotnej każdego w Polsce. I takie zagrożenia były w stosunku do naszego Zespołu Opieki Zdrowotnej. I ja tylko to chciałem Pani powiedzieć. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, żeby już nie przedłużać, ja chciałem tylko na koniec takie podsumowanie tego, bo boksujemy się tutaj, a bardzo wyraźnie wybrzmiało tutaj stawki lekarzy w szpitalu, że Państwo lekarze odchodzą w związku z tym, że proszą o podwyżki, zarząd szpitala nie jest w stanie im tego dać. Tak, owszem, ale jak to wygląda wizerunkowo, jeśli zostaje wygaszany oddział w szpitalu, a my powołujemy 5. członka zarządu? Czyli powiat stać na to, jeśli stać na utrzymanie 5. członka zarządu etatowego, to powinno stać powiat również na utrzymanie wszystkich oddziałów. Takie jest zdanie i takie przekazy płyną ze społeczeństwa. I to powinniśmy wziąć bardzo mocno pod uwagę. Dziękuję. Gdy tylko w temacie oddziału dermatologii pojawią się nowe informacje, na pewno Państwa o tym poinformujemy. Link do zapisu transmisji z sesji znajdziecie w artykule w naszym portalu.